regulamin korzystania z parku miejskiego w Kutnie. Poprecie. Będzie pomarańczowy kolor. Namioty. Trzeba będzie dla dzieci tutaj bardziej.
Zaraz będzie można go obejrzeć bliziutko. A niestety ta praca też jest wymagająca. Jest dużo bałaganu. Rośliny brudzą. Ania Wawrzyniak, mój błąd, Ania Wawrzyniak była tutaj z nami, jest autorką aranżacji florystycznej, którą mogą Państwo oglądać we wnętrzu Kutnowskiego Domu Kultury na pierwszym piętrze oraz tworzyła dwie kreacje roślinne do pokazu. Ania Wawrzyniak też była reprezentantką Polski w Mistrzostwach Florystycznych Europy i w tym roku również była finalistką konkursu Florysta Roku organizowanego przez Stowarzyszenie Florystów Polskich, w którym Ania również jest i Joasia Kiedacz, która jest tutaj przed Państwem.
nam strukturę. Jedna struktura jest bardzo leciutka, pierzasta, taka jak włoski, inna bardzo mocna, zbita. Na koniec to wygląda po prostu bardzo, bardzo atrakcyjnie i nowocześnie, bo to jest taki sposób nowoczesny układania holenderskich bukietów. Mniej więcej też w tej stylistyce możecie Państwo sobie zobaczyć, jest układana kompozycja na wejściu. Nie jest to bardzo oczywisty i znany nam wszystkim sposób układania kwiatów. To są te kierunki we florystyce, w którym w tym momencie najbardziej nowoczesna florystyka zmierza. No i tam.